Hej, cześć, siemano wam wszystkim, witam was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. I zaczynamy właśnie jeszcze raz stąd, bo ostatnio... What the fuck? Co za... Ja ci tu zaraz kurde dam, kurde... Skurczybyku ty. Widzicie jakie kurde... Obrona jaka zajebista. No dobra. Dobra, przeszukaj. I tak. Nagram już od razu do wszystkie odcinki. Znaczy. wszystkie odcinki, Jezu. Do końca gry odnagram. I cóż, no i cóż, i nic co. Ale i tak obejrzycie, i tak panią obejrzycie. O, tu jest jeszcze. Niech żyje! No, gadaj kurde. Grubasie ty. Tu jeszcze jeden chyba będzie. W tej chwili. Aha, i tutaj będzie znowu to samo. No okej, dobra. Zrobimy sobie jeszcze raz. A, bo w poprzednim odcinku deadłem, pamiętam. No okej. A może grę zapisać? Albo źle zrobiłem. Naprawdę myślałeś, że możesz tu sobie po prostu wejść? Oh my god. Źle zrobiłem. Daj cesarzowi powód do dumy! Zamknij się! Zabić go, ja cię zaraz zabiję, kurde. Udło! Dobrze. Kurde, powtórka z rozrywki pewnie znowu. Ej, my god. O, ty kurde. Gdzie się wpierdzie lata? No ja nie rozumiem takiego zachowania tych... Tych poty. Pięknie. No i dobra, za dupi fart. Głupi fart, no. Tak też może być. Za głupi fart. No okej, pięknie. Szeregi cesarskiej armii są niezliczone! O ty kurde! Synek! Więcej was matka kurka pona nie miała? W piruny? O ty to chyba będzie je... O ty kurde synie! No i co jeszcze powiesz mi? I co jeszcze mi powiesz? Żebym pewnie spierdzielał stąd, co nie? Ziomuś. O, to mi się podoba, taka... Taka walka mi się bardzo podoba. O, jak widzieliście, jaki kurde... Unik? Zajebisty. Kurczy byku. Ja ci zaraz dam, kurde, zdychaj w filmie. To mi się nie podoba, powiem wam szczerze. Ale dostał, no nieźle. Pięknie. Hahaha, dobre. Zdychaj, kurde. No ty synie jeden. O, ty synek. Teraz to żeś, kurde. Żeś mnie teraz wkurzył. Z ciebie zwierzę, Nordlingu. A jak? A jak, kurde? I teraz chyba to lepsi, ale nie jestem pewny, wiecie? Chyba tak, ale kto wie? I teraz właśnie tutaj miałem najgorsze... Ostatnio właśnie, już prawie byłby... byłaby... Koniec walki byłby... Jeszcze z tym. Czy byłaby, ale dobra. Byłby koniec, no. To tak pasuje, powiem wam szczerze, bardzo pasuje mi to. I bym kurde i pokonał tych frajerów. Tych żołnierzy niewygarskich. One są nawet mocne, powiem wam szczerze, a w... moja siostra właśnie często właśnie atakuje tych niewygarczyków w tym... w trójce, wiecie. Bardzo...
bardzo lubiła tę grę, powiem wam szczerze. Bo często też grała właśnie w Gothica, ale teraz jakoś tak Wiedźmina zaczęła grać, powiem wam szczerze. W ogóle Wiedźmin to każdy chyba gra w tą grę. Na pewno, każdemu się spodobała ta gra. No ten jest jakiś mocny. No nieźle. Daj kurde, no pięknie. Jeszcze ktoś chce dostać? Czy wszyscy już kurde padli? Pewnie nie padli, ale... Okej, stan gry został zapisany, fajnie. Okej, pozbierajmy sobie te rzeczy. Tylko tu nie wiem, czy coś w ogóle jest warte. Warto zbierać, ale nie wiem. Mało mamy już chyba tego. Nie wiem, po co tu zbieram te srebrne pierścienia, to na nic się nie przyda po pierwsze. No ale... I tak chyba nie będziemy już sprzedawać tych rzeczy, ponieważ... powoli się kończy właśnie seria. Seria właśnie z tej gry. O nie. Wow. Ty. Powiem wam szczerze, że... Czekajcie, tu krwawienie jest 20, plus 20. Ajajaj. Też kurde, nie wiem, co by tu sobie wybrać, jaki mieczyk. Miecz właśnie, nie wiem. Grabie, tak, grabiami będę kurde napierdzielał, no. Też kurde śmieszne bardzo. Kurde, nie wiem jaki mam miecz srebrny. Właśnie, czekajcie, może wypierdzielmy negocjator. Ale nie, prawda. Nie, nie będę nic wyrzucał, nie. Los, solidny cordelas. To mogę wypierdzielić. Czekajcie, gdzie jest jakiś miecz srebrny? Negocjator, nie. Harpia, nie wiem. Kurde, sam nie wiem. Weźmy sobie na razie to, jak coś. To mamy tego wychyra, tak? A przydałby się, powiem wam szczerze, że ten jest lepszy, mi się tak wydaje. Tylko nie wiem, czy krwawienie jest dobre. W tym... w nilfgarskim mieczu celowym. A zobaczymy jeszcze, wiecie, jak to jest. Czekajcie, jak tam mam skoczyć? Tędy chyba, co nie? Tak jest, tędy, okej. Okej, kolejna cutscenka. Fajnie. Gratuluję, Wiedźminie. To byli moi najlepsi ludzie. No i co ci do tego? Jeżeli nie chcesz skończyć tak jak oni, uwolnij Triss. Zadziwiasz mnie. Jak można narażać życie dla wiedźmy? Posiada informacje, które są dla mnie bardzo ważne. No właśnie. To rozumiem. Jesteś nadzwyczaj rozsądny jak na Nordlinga. Twoje uznanie wiele dla mnie znaczy. A powinno, bo ja z kolei mam informacje o niej, które mogą cię zainteresować. O czym mówisz? Twoja przyjaciółka i pozostałe wiedźmy spiskowały przeciwko waszym władcom. Łżesz. Tak myślisz? Triss była wierna koronie. Głupiś. Tak to jest, jak cycki odbierają rozum. Nie przekonałeś mnie. W tej chwili nie ma to już znaczenia. Dzięki naszej pogawędce moi ludzie ściągnęli posiłki. Może wreszcie zaczną walczyć jak mężczyźni. Czas, żebyś poznał prawdziwą siłę cesarstwa. Nie wiem, czy coś... Okrążyć go! O, ty skur... No nie, kolejny mak! Odwaliło was. Gdzie jest ten mak, kurde, pierdzielony cfel? Chodź tu, o, ty skur... O, ty kur... No nie! Oż ty skur... Jest, padłeś kurde! Nie wiem, czy on wyzwie jeszcze tych magów pierdzielonych? Czy jak? Pięknie, o tych kurde pokonać w pioruny? Czy jeszcze jacyś łucznicy czy coś takiego? Tu jest jeszcze jeden kurde skur czy bykol. Jest kurczy bąk jeden. Przynosicie hańbę cesarstwu! Tarczownicy! Naprzód! Fuck! No nie, ja tego w ogóle nie zauważyłem! Fuck ja! Ty skur... Nie! Tylko nie to! Oh my god! Aj! Fuck!
Nie! Masz, frajerze! O oh, fuck! Ale mnie okrążyli! Ale skurczybąb jedna! Jak horror normalnie! Fuck ja! No nie! Nie! Kurde! Aj! Wszystko przez tego maga, kurde, frajera! Aj, blisko! Aj, aj, aj! No niestety, kurde. No niestety. Każdy ma jakieś... źle walczy na przykład. No niestety. No niestety, tak się stało. Ale się nie odstanie. A może jednak? Ale okej, poczekajmy na wczytanie tej gry. Ostatniej. Znaczy ostatniego zapisu gry. Kurde. Jakby ich tu zabić jeszcze, tak żeby było... fajniej. Fajnie jest to walka, że... Kurde. Ja tak się bałem, kurde, kiedyś, jak przechodziłem właśnie na początku. Bałem się, że ta gra w ogóle mi nie pójdzie, a powiem ci szczerze, że chodzi... No różnie, 60-30 FPS-ów jest. Ale to jest na minimalnych właśnie. Ponieważ nie chcę, żeby... gra... Znaczy minimalne ten jest. Mogłem na wysokie, ale... Nie wiem, czy gra chodziłaby, gra... wiecie... w... jak to się mówi, Jezu, w 60 FPS-ach albo w 30 mogłoby być 20, 15, wiecie, ale ja bym nie chciał, tak? Wiem, miałem to powiedzieć na początku, chyba tak mówiłem, ale już nie pamiętam za bardzo, ale okej, okay, jeszcze... Jeżeli nie chcesz skończyć, jeszcze raz, kurde, pogadajmy z nim. Zadziwiasz mnie. Jak można narażać życie dla wiedźmy? Są sprawy... przyjaźń. Powiedz mi, warto przyjaźnić się... Oczy. Dobra, nara ci już, kurde. Tak, nie wiem. I teraz, teraz... Okrążyć go! Dobra, zamknąć mordy. Gdzie jest ten mak pierdzielony? No ty felu. No gdzie wszyscy na jednego, no... Ty frajerze! My god! No nie, ja tak się nie bawię, kurde, z takimi... Co to było? Co to, kurde, miało być? No... Nie ogarniam tego. Na razie trzeba, kurde, jak najszybciej zabić tego... Tego maga, kurde. Dobra, jeszcze raz, kurde, wkurzają mnie te... Jeszcze raz, mogłem zapić... Gratuluję, Wiedźminie. To byli moi najlepsi ludzie. Dobra, fajnie, fajnie. Jeżeli... Są... Dobra, kurde, ile jeszcze będziesz pokazywał mnie to? No ty frajerzy. Co za celu? No frajerze ty! No co to było? Taka walka, to ja mogę sobie kurde kopnąć, nie wiem. Tu ty frajerze pierdzielony. No to zapadalce! Co to było? Fuck! Co to było miało być? My god! Muszę mi się kurde kabel poplątał od mikrofonu. Serio. No nie! Oj, kurde, kurde, tak coś powiem wam szczerze. Kurde, 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 jeszcze raz kurde. Ale dobra, spokojnie, bez nerwów. W nerwy z konserwy się, w konserwy. Takie powiedzenie jest, nerwy w konserwy. A może teraz zapisać grę? Byłoby lepiej. A ten frajer zaraz będzie atakował w piruny. Frajerze ty. Kurde, ty łysa pało jedna. Okrążyć go! Dobra, w dupę mnie pocałujta. O to mnie wkurza! A dlaczego ten mag z nimi? Ty frajerze!
No nie! Zostawcie mnie święty spokoju! Frajery jedne. Ty frajerzy! Gdzie jesteś? Tu jesteś, padalcu, dobra. Ajajaj! No dlaczego strzela ta we mnie z tego gówna? No nie, tylko nie to! Kurde! Wkurza mnie już to! My god, kurde, jak mam pokonać tego frajera maga? Kurde, mag ty frajerze. Kurde, ten koleś, powiem wam, ty Wiedźmin jest trudniej niż w Kuciku, kurcze blade. Serio. Bo w Kucika to trochę już tam grałem, tak w trójkę, pamiętam. Znaczy, orientuję się tak, Wiedźmin, mniej więcej. To byli moi najlepsi ludzie. No i dobra. Ja też mam ludzi, kurde, elfy, które mogą... Zabić, nie wiem, z 5 kilometrów do ciebie. Nie, żartuję. Z 5 kilometrów to nie, ale z 5 metrów to tak. Jeżeli nie... Fajnie byłoby, jakby tu zrobili jeden elf, drugi i trzeci. Fajnie byłoby. Ale tak nie zrobię jednak. Dobra, ostatni raz. Jakoś się nam uda, spokojnie. Ohoho, ale sali. Ale mi zawaliście, zrobili. No, po prostu... Powiem wam szczerze, że... Dobre! Ty frajerze! Ja pierdyka! Co to było? No, oh my god! To jest wkurzająca walka z tymi... Kurde, tymi Nilfgaardczykami, kurde blade, no nie! Nie wierzę! Kurde, ostatni raz muszę spróbować tą walkę teraz. Jak mi się nie uda, to kurde, nie wiem. Gratuluję. Albo... Jest. Ale nie, to mi nie pomoże za... Nie. Twoja przy... Dobra, fajnie. Mnie to tam widzę powiewa, czy... Moja, kurde, znajoma jest taka... No... Fuck you bitches. O to mnie wkurza, ta blokada tego frajera w Biruny. Brawo! Brawo, jesteś mądry. Ale frajer! Hahaha, dobre. Ale zaraz zdednę. Jakim cudem, do jasnej... No nie wierzę. No fuck! Dobra, nie wiem co zrobię, ale... Widzimy się po przerwie. Okej, witam was po przerwie, z powrotem. Jak zwykle z tej strony Mati i... Tak. Pokażę wam tą walkę z tymi gościami, co ostatnio właśnie jeszcze przed przerwą. Nie dałem rady. Ale jednak sobie przypomniałem, że mamy ponad... Mieliśmy 11 punktów... talentów ponad, no 11 talentów do wykorzystania i wykorzystałem tak przed chwilą, jeszcze przed nagrywaniem, na pewno na żywotność, co tam jeszcze, na pewno tutaj sobie to zwiększyłem, żeby było żywotność, o tu jeszcze sobie możemy jeszcze jeden raz zwiększyć, dobra, mamy żywotności aż tyle, pięknie, no może teraz nam się uda, ale kto wie, zobaczymy jeszcze. Czekajcie, tu sobie mamy ten mieczyk, ten stalowy. Okej. Okay. Poczekajmy, niech się sobie zwiększą, znaczy... Te życia właśnie. Dobra, chyba już, co nie? Aha, jeszcze jedno. Tylko już chyba za późno. Ajajaj. Wspomniałem o jednej rzeczy, wigor chyba. Mi się tak wydaje. Bo jak widzicie, mamy trzy te, takie, kurde. Jak to powiedzieć? Takie trzy, tak jak po prostu kąciki, czy jakoś tak można powiedzieć. Gratuluję, tak można nazwać. Mnie. Jeżeli nie... Zadziwiasz mnie. Jak można... Powiedz... I tak zabijemy go, i tak zabijemy go. Dobra. Tak, nie w tej... Może... Co ostatnio mieli, widzieliśmy i teraz tak. Okrążyć go! Dobra, wypierdzielać. Aj! Kurde, frajerze ty. Wypierdzielać, ale żem coś źle
Dobre! O, ty frajerzy. Ale żem to teraz zlamił, kurde, ajajaj. Ty frajerze, gdzie jesteś? Nie, nie, nie w to... Ty frajerze pierdzielony, frajer. Gdzie teraz jesteś? Gdzie teraz? Ajdź. Kurde, żebym teraz zlamił trochę, wiecie? Na, tak, a jak? Aj, zlamiłem teraz, po prostu. Aj, aj, aj. Źle, źle zrobiłem, znowu. Aj, aj, aj. O nie, i znowu chyba muszę sobie te punkty wydać. A, fuck. Znowu źle. Źle zrobiłem. Albo zrobił coś takiego. Kurde, chciałem wam pokazać tą walkę, wiecie? Kurde, sam nie wiem czy pokonać ich. Kurde, ale powiem, że ta walka nawet trudna jest. Czytam sobie ten zapis jak coś. Bo ja nie dam rady z nimi, kurde. Wiem, niepotrzebnie tak zrobiłem, ale... Geralt jest przeciążony, serio. Pancerz... Bierzemy to! Panie! Kurde, piękna zbroja jest. Co by tu wyrzucić? Kurde, nie wiem. Kedwańska... O, to sobie wyrzucimy. Pewnie wiecie, jak ich chcę atakować, ale ja wam tego już nie będę pokazywał, ponieważ no, straciłbym trochę czasu właśnie. Ale ich zabiłem już i weź klucz z ciała. No przecież wziąłem już ten klucz, co jest? No. Musimy tutaj iść, a? No okej. Okay. Tu coś mamy jeszcze, co nie? A, tutaj musimy iść, aha, okej. Okay. O, jest Triss. Jest. Mamy Triss. Fajnie. To będzie bardzo długa rozmowa z nią. Bardzo długa. Ona nam powie, co mamy zrobić. W Nilfgaardzkim dalej, można po tej rozmowie, jej kadstence. Torturowali cię? Próbowali różnych sposobów, ale niczego im nie powiedziałam. Przemierzyłem kawał świata, żeby cię znowu zobaczyć. Wiem, ile cię to kosztowało. Nigdy tego nie zapomnę, słyszysz? Nigdy. Nie mogłaś wezwać na pomoc przyjaciółek z loży? Skąd wiesz o loży? Po prostu wiem. Posłuchaj, Triss. W Lochmuin dzieje się dużo, bardzo dużo. To, że jestem tutaj, oznacza, że nie pomagam Jorvetowi. Zostawiłem Saskię. Wybrałeś mnie. Tak. Przedarłem się do obozu Nilfgaardu, żeby się dowiedzieć, dlaczego mnie oszukiwałaś. To nieprawda! Wiem o istnieniu loży. Wiem, że to loża stoi za zabójstwem Demavenda. Wiem, że Triss Merigold jest członkinią tej loży. To nie tak! Proszę, pokaż mi błąd w tym rozumowaniu. Należę do loży, to prawda. Podobnie jak 11 innych czarodziejek, ale jeżeli myślisz, że jestem odpowiedzialna za jej działania, to się grubo mylisz. Loża czarodziejek to teatr dwóch aktorów. Sheila i Filipa dawno ją zdominowały. Do tego stopnia, że nie wiedziałaś o nowym morderstwie? Do tego stopnia, że przestałam być zapraszana na spotkania. Dlaczego? Straciły do mnie zaufanie. Bo się z nimi nie zgadzałaś? 12 kobiet bardzo rzadko się ze sobą zgadza. Problem polegał na tym, że... Na czym? Że byłam blisko ciebie. Jeżeli Sheila boi się kogokolwiek, to tylko Geralta z Rivii. Loża chciała mnie przekonać, że nasza bliskość jest im na rękę. Manipulowały mną. Przeze mnie podawały ci starannie wybrane informacje. Naginały fakty w zależności od potrzeb. Nadal jesteśmy sobie bliscy. I nadal mogą to robić. Nie obrażaj mnie. O kurde. Uspokój się, Triss. Co prawda Renwald Ebmaksen twierdził coś zupełnie innego, ale jeśli mam wybierać między twoim słowem, a słowem jakiegoś nilfgaardzkiego szubrawca, wybieram twoje. A teraz powiedz mi wszystko, co wiesz. Muszę wreszcie poznać prawdę. Po masakrze na Tanet długi czas nie było żadnego czarodziejskiego gremium. Działałyśmy w rozproszeniu. Filippa postanowiła założyć nową organizację.
Tym razem tajną. Kiedy zostałam zaprzysiężona, nawet przez myśl mi nie przeszło, że już wkrótce plany Loży pozostaną utajnione nawet dla jej członkiń. Jak wiesz, Filippa uznaje tylko wielkie przedsięwzięcia. Przedstawiła projekt utworzenia silnego państwa, które byłoby kontrolowane przez czarodziejki. Nie dziwię się, że królowie występują przeciwko czarodziejkom. Nikt nie lubi spiskowców. Filippie i Shiri nigdy nie brakowało zapału ani pomysłowości. Żeby kierować mocnym państwem, należało je najpierw stworzyć. Znaleźć bogatą krainę. Odpowiedni układ polityczny. I kandydata na władcę, którym można manipulować. Shila wybrała Dolinę Pontaru, Demavenda i Stenisa. O, Stenisa Ponisa. Demavend nienawidził czarodziejów. Nie mniej niż Henselt czy Radovid. Shila z Filippą uznały, że Demavend to najsłabszy władca. Jego syn Stenis jest chwiejny jak chorągiew na wietrze. Kto kontroluje Dolinę Pontaru, kontroluje północ. Nie zapominaj, że to w Edirn pojawiła się buntowniczka z ludu głosząca ideę nowego państwa. Na jednej z narad zapytałam wprost, jak wyobrażają sobie obalenie Demavenda. I to była ostatnia narada, na którą zostałam zaproszona. Po śmierci Demavenda nabrałam podejrzeń, ale nie miałam żadnych dowodów. Filippa mnie zbywała. Gdy wybrałeś się na spotkanie z Jorvetem, a Shila zajmowała się truchłem Keirana, zeskanowałam fragmenty jej megaskopu. Dowiedziałam się wtedy, że Shila kontaktuje się z Leto. O kurde. O ja pierdzielę, serio? Gdybym wiedział, wszystko mogłoby potoczyć się inaczej. Leto musiał mnie śledzić, kiedy weszłam do kwatery Shili. Potem zmusił mnie do teleportacji w okolice Vergen. Rozmawiałeś z nim? Nie był agresywny. Już w Vergen powiedział mi, że to Shila zleciła im zabójstwo Demavenda. Im, to znaczy Wiedźminom ze Szkoły Żmii. Wspólnie z Shilą przygotowali zamach. Dlaczego ci o tym powiedział? A czy to ważne? Nie lubię, gdy spiskowcy nagle stają się szczerzy. Przestań, Geralt! W czasie teleportacji do Edirn doszło do zakłóceń w komunikacji. Mocno się poobijałam. Spotkałem trolla, który się w tobie zakochał. Uratował mnie. Opatrzył rany. Ale potem zaczął mnie traktować jak kanarka w klatce. Uciekłam. Wiedziałam, że w pobliżu jest Filippa. Postanowiłam pójść do niej i zagrać w otwarte karty. Może Leto chciał właśnie tego. W domu zastałam tylko jakąś kobietę. Myślałam, że to służąca albo kochanka Filippy. Zanim zdążyłam otworzyć usta, zostałam obezwładniona czarami. Nie spodziewałam się ataku. Nie umiem opisać bólu odczuwanego w czasie kompresowania ciała. Jakby łamali ci wszystkie kości. Jeszcze gorzej jest przy powrocie do normalnej postaci. Filippa nie wiedziała, że jej kochanka jest szpiegiem Nilfgaardu. Zostałam przeniesiona aż do Lochmuin. Odczarowała mnie Asire. Zanim ją zamordowali. A, wiem, kto to, Shilard wiem. Nie przesłuchiwał, ale niczego się nie dowiedział. Gdyby nie ty, poćwiartowaliby mnie. Dopiero w Lochu połączyłam wszystkie elementy układanki. Teraz wiesz już wszystko. Okej, czekajcie, co by tu jeszcze porozmawiać z Triss? Dowiedziałaś się, co Shila robiła we Flotsam? Przecież nie przybyła tam tylko po to, żeby zarobić parę orenów za zabicie potwora. Oczywiście, że nie. To miało jakiś związek z Leto i z Coyatel. Czego chciała od Jorveta? Wiewiórki to as atutowy Saski. Podejrzewam, że Shila chciała wiedzieć, co zrobią w obliczu wojny z Henseltem. Kto w takim razie zlecił zabójstwo Foltesta? Nie mam pojęcia. Być może po udanym zamachu na Demavenda Shila z Filippą postanowiły pójść o krok dalej. To byłoby głupie. Zabójstwo Demavenda otworzyło furtkę do panowania nad Doliną Pontaru. Po roku ludzie zapomnieliby o królobójstwie, a Loża mogłaby dalej wcielać w życie swój plan. Przecież zlecając zamordowanie Foltesta, musiały wiedzieć, że ludzie tacy jak Roche nie spoczną, dopóki nie wyjaśnią całej sprawy. Jedno jest pewne. Foltesta zabił Leto. A Shila z nim współpracowała. Tak jest. Saskia znała plany Loży? Nawet nie wiedziała o jej istnieniu. Uwierzyła w bajkę Filippy, że czarodziejki bezinteresownie wesprą niepodległe państwo w Dolinie Pontaru. Saskia miała poparcie ludu.
a Filippa miała poparcie Saski. Saskia jest zdana na łaskę Filippy. To było do przewidzenia. Filippa musi mieć wszystko pod kontrolą. Przeliczyła się, przyjeżdżając za Loch Muin. Radowid wtrącił ją do lochu i kazał oślepić. To niemożliwe. Byłem przy tym. Takie, tak było. Tak było, moi drodzy. No okej. Na razie musi mi to wystarczyć. Więcej dowiemy się na obradach. Zamierzasz na nie pójść? Straciłeś pamięć, więc nie wiesz, jak wyglądał świat przed masakrą na Tanet. Wiem. To znaczy, że... O mojej przeszłości porozmawiamy później. Dobrze. Gdyby istniała Rada i Kapituła, nigdy nie doszłoby do królobójstw. Nie byłoby tak częstych pogromów. Pojawiła się możliwość reaktywacji tych instytucji. Nie można zaprzepaścić takiej okazji. Unormowanie relacji między władzą i magami to jedyna szansa na pokój. I koniec loży. Loża i tak jest już skończona. Jeżeli królowie dowiedzą się, że stała za morderstwami, zacznie się polowanie na czarownicę. Możemy temu zapobiec. Jestem za ukaraniem winnych, dlatego pójdę tam i wyznam wszystko, co wiem na temat działalności Filippy Eilhart i Shilly de Tancarville. Zatem chodźmy. Okej. Prowadź tri z obozu, Nilfgaardczyków. Okej, lećmy. Let's go, 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 go! Bo nie mamy czasu. Jesteśmy zagubieni i spóźnieni. Tylko pytanie, jak stąd wyjść teraz. Ha. Ci Nilfgaardczycy to twoje dzieło? Tak. Zbyt ślepo ufali swoim Tak dowódcy. Było. Ty ich wszystkich zabiłeś? Tak. Sami się nie pozażynali. Właśnie. Kurde, jak stąd wyjść teraz? Panie. No, pięknie. Tylko żeby tu nikogo nie było, ja się boję ich tu. Ja się ich bardzo boję. Okej, dobra, tędy trzeba iść. Okej, muszę zapisać grę. Ja się trochę boję. Ja się cykam. Okej, dobra, jesteśmy na tych obradach pewnie już. A nie, jeszcze nie? No chodź tu, no. Rozdzielmy się. Triss. Tak? Nie chciałbym drugi raz wyciągać cię z takiego bagna. Nie martw się. Ale był sztuczny uśmiech, jak widzieliście. Spotkamy się na obradach. Dobrze. Okej, uuu, pięknie. Nowy poziom, 33 już? Wow. Czekajcie, co by tu sobie wziąć jeszcze? Czekajcie. Wigor, tu, nie. Chwila. Gdzie był ten Wigor? Tu. Tu chyba to mi się wydaje jest, ale nie jestem pewny. Tak jest, to jest to, fajnie. Mamy 5 już. Tak, Wigor, to już wiem, co to jest ten Wigor. What the fuck? Gdzie mam iść? Porozmawiaj z Triss. Jest, ja. Fajnie. No okej, zadanie zakończone, jeszcze to zostało i to, a to jest poboczna misja, to tego nawet już nie będziemy robić. Okej. Okej, przed wejściem do amfiteatru. A co tam patrzysz? Ziomuś. Nie podglądaj mnie. Nie patrz się na mojego. Dobra, bez żartów. Gdzie jest ten amfiteatr? Tak przede wszystkim. Bo nie wiem za bardzo. Ale mapa pokaże wszystko, nie martwcie się. Tylko... A okej, dobra, mamy już. To zbieraliśmy już to mi niepotrzebne za bardzo. Dzisiaj już to zbierałem dawno. No nie! Znowu ją ktoś złapał, serio! Widzę, że bardzo ci śpieszno na obrady. Saskia już przemawiała? Przez tę pieprzoną sukę chłopom marzy się wolność! Całe Edirn stoi w płomieniach. Chłopy szlachtę rżną. Miało być wolne Vergen. Wolne Vergen! Do diabła z wami wszystkimi. Ha! No i kolejna cutscenka. Wolność. Magiczne słowo. Leczy rany, porywa do boju masę. Przynosi ulgę. A teraz krzycząc nie wolność, ludzie dokonują słów. Stenis nie docenił znaczenia wolności. Jak to fajnie wygląda. Ulał przyznę w usta, w których to słowo brzmiało szczególnie prawdziwie. Najbardziej mi się to podoba o to właśnie. Za takie... króla. Takie rysunkowe obrazki, wiecie? Jest głód, choroba, tak jakby rysunki. Bieda.
To mi się najbardziej spodobało tutaj. Się walczy, ale potem znów wybiera się władca i wszystko zaczyna się od początku. Mimo to wolni ludzie są szczęśliwi, nawet jeśli przemierają głodem. Krótkie to było trochę, powiem szczerze. No ale... Co to było? Kot? Nie? A to jest amfiteatr, tak? Aha. Dobrze, że jesteś. Mamy mało czasu. Na rozwiązanie tej łamigłówki? Najpierw trzeba przejść przez strażę. O kurde. Biorę to na siebie. No nie. Bądź ostrożny. Zawsze jestem ostrożny. No, jak Maki da radę, po pierwsze. Jak Maki da radę. Aha. Królobójca, brać go! Zamknij mordę! Jedziesz królobójca w pirunie. Co ty się nie jedno? Ten się jeszcze pali, serio? Jest! Widzę, że strażnikami już się zająłeś. A jak? Jakoś nie moja droga Triss. Skoro droga jest wolna, możemy już iść? No... Tak, chodźmy. No chyba tak! Wszystko się wreszcie wyjaśni. Ta, a Saska będzie smokiem, kurde, się zmieni i będzie trzeba ją zabić. No, fajnie. Czy wam się to podoba, czy nie, Janie Natalis, Temeria zostanie podzielona dla jej dobra. Dla dobra całej północy. Zjednoczone siły Kedwen i Redani zakończą walki starszych rodów i zagwarantują pokój od Gorzwelen po Elander. W chwili obecnej Temeria przypomina coraz bardziej Dolinę Pontaru. Która, jeśli dobrze rozumiem, znajduje się obecnie pod władaniem Edirn. Mylisz się, Radowidzie. Vergen jest wolne. Wolne? Co to ma niby znaczyć? Dolna Marchia nie należy już do Kedwen ani do Edirn. Wyrzekliśmy się księcia Stenisa. Tak słyszałem. A także pobiliśmy armię króla Henselta. Twoje oddziały to zbieranina zbuntowanego chłopstwa i elfich rozbójników, dziewczyno. Prędzej czy później będą musiały złożyć komuś hołd lub zostaną rozbite. Dolina Pontaru złoży hołd mnie, królowej Saski. Jako niepodległe państwo opowiadamy się za powołaniem rady i kapituły. Pochodzisz z ludu. Jedyna korona, którą godnaś nosić, to wianek z polnych kwiatów. Eredania nie uzna tej koronacji. Śmieszne. Zatem wybieraj, królu Radowidzie. Dokonujesz rozbioru Temerii, czy chcesz wojny ze mną? Henselt, ostatni z rodu jednorożca, przyrzekł uznać wolne Edirn. Filippa Eilhart była świadkiem. Filippa Eilhart została oskarżona o zdradę stanu i jest moim więźniem. Była twoim więźniem, Radowidzie, ale już nie jest. Zasiądzie u mego boku w Vergen jako królewska doradczyni. Wow! Ale tego ludu tu, o kurde. Oj. Przejdźmy do rzeczy. Dokument określający statut Rady i Kapituły jest, jak ustaliliśmy wcześniej, wierną kopią statutu odnalezionego w ruinach na wyspie Tanet. Najważniejszą sprawą jest desygnowanie królewskich doradców przez kapitułę. Nie wiem, co bym zrobił sobie Sila. Dziś na wielu dworach rezydują przypadkowo wybrani magowie i czarodziejki. Jednak za czasów dawnej kapituły były to osoby specjalnie do tego wyznaczone. Bym coś powiedział na ten temat, ale... A czemuż nie mielibyśmy robić tego sami? Na ludziach tych spoczywa ogromna odpowiedzialność, wasza wysokość. Kapituła chce mieć pewność, że będą to osoby kompetentne. Niech zgadnę, osoby, które zadbają o interesy kapituły. Oczywiście, że tak. A podstawowym interesem kapituły jest dobro Królestw Północy. Dokument został podpisany przez proponowanych przez nas członków kapituły. Czekamy na podpis Shiri de Tancarville. Nie! Bez królewskich pieczęci będziecie mogli co najwyżej desygnować doradców pastuchu. To prawda, wasza wysokość. No nie. Shiri de Tancarville nie powinna w ogóle podpisywać tego dokumentu.
Triss Merigold. Jednak zdecydowałaś się przybyć. Tancarville ma na rękach królewską krew. Nie może zasiadać w kapitule. To kłamstwo. Masz coś na poparcie tych oskarżeń, Merigold? Są świadkowie, którzy potwierdzą, że Sheila de Tancarville stoi za zabójstwem de Mavenda i Foltesta. Przedstawiciele przyszłej rady i kapituły. Sheila de Tancarville winna być aresztowana i osądzona. Jeśli oskarżenia są prawdziwe, zostanie skazana na śmierć. Co jest? O kurde. What the fuck? Nie gadacie, że do mnie idzie. Znaczy do Geralta. Dopóki zarzuty nie zostaną oddalone, nie może zasiadać kapitule. Aresztujcie. Po co tyle strażników po jedną osobę? What the fuck? Aha. Nie znacie całej prawdy. Merigold nie wie, co mówi. Dobra. Bo ja w to uwierzę. Poddała się. Co jest? No nie, tylko żeby nie... Ej. Wow. No nie. No nie. Ale... No nie, tylko nie gadacie, trzeba będzie atakować w piruny. Wow. No nieźle. No nie. Jesteśmy w pułapce! Magia nie działa, nie wyciągnę nas! Musisz dopaść Sheilę! No nie, pokonaj smoczycę, serio. Oh my god. Gdzie ona jest, kurde? Zawróć, póki jeszcze możesz mieć mnie. No, i co jeszcze? Dobra, tędy? Ani ty, ani nikt nie. O kurde! Jeżeli będę musiała... Oh my god! O Jezu, nie! I jak ci się podoba mój smok? Spierdzielaj, kurde! Oh my god! O ja pierdzielę! Spóźniłeś się. Nie masz gdzie uciekać. Prędzej czy później ktoś cię znajdzie. Wolę odejść na własnych zasadach. Gdzie Leto? Sesentesis się nim zajmie. Nim i wszystkimi głupcami, którzy dostają erekcji na myśl o spaleniu czarodziejki. Gdzie on jest? Nie wiem, głupcze. Szukam go od zabójstwa Foltesta. Leto szukał nas wszystkich. Dałyśmy się nabrać na jego tępawą minę i ociężałe spojrzenie. Nie rozumiesz? Na ciebie też, kurde. Loża szukała sposobu na pozbycie się de Mavenda. To prawda. Był słabym, chimerycznym królem. Pod jego rządami Edirn stopniowo zdychał. Trzeba go było wyeliminować. Wybrałyśmy mniejsze zło. Zaś Leto akurat znalazł się pod ręką. Foltest i Henselt. Z tym nie mamy nic wspólnego. Po zabójstwie de Mavenda Leto wykorzystał złoto i magiczne wsparcie, by skontaktować się z Jorvetem. Elf miał go ukryć, dopóki sprawa nie przycichnie, tak przynajmniej myślałam. To nie Loża wydała wyrok na Foltesta. Zatem kto? Nilfgaard. Leto to król kłamców i cesarz wśród zdrajców. Od początku działał ku chwale Wielkiego Słońca i Białego Płomienia tańczącego na kurhanach wrogów. Poszukał wszystkich. Mnie, Jorveta, twoją głupiutką Trisunię i ciebie. Masz dowody? Przed chwilą otrzymałam wiadomość od agentki Loży stacjonującej w Cintrze. Armia cesarska ruszyła. Właśnie forsują Jarugę. Myślisz, że w obecnej sytuacji północ może się obronić? Liczyć na kolejny cud pod Brenną? Nie wiem, ale to wy do tego doprowadziłyście. I odpowiecie za to. Nigdy nie uwolnicie się od piętna zdrady. To się jeszcze okaże. Bo z tego miasta nikt nie wyjdzie żywy. Nikt nie opowie tej historii. Smok jest pod kontrolą Filipy. Gdy zniknę, zmieni miasto w płonący grobowiec. Może i przegrałyśmy bitwę, ale wojna dopiero się zaczyna. Jednak ty nie weźmiesz w niej udziału. To twój koniec, Wiedźminie.
Żegnaj. Coś jest nie tak. Diament. Ktoś podmienił diament. Rodelnie! Zdejmij go! Uratowałeś mnie. Jeśli przeżyjesz, idź do Nilfgaardu. Tam znajdziesz Yennefer z Wengerbergu. Żegnaj, Wiedźminie. Ty kurde małpo, ty. No nie. Nie gadajcie, że będę musiał ją pokonać. Serio. What the fuck, co jest? Wow. Mam słaby miecz, kurde. Dobry jestem smok, powiem szczerze. Masz, kurde, sztukę. Ah, fuck. Fuck you. Aj ty! Wszystko się jara, serio! Pięknie! Zedaj, kurde! Saskia, nie wderwie mnie nawet, dobrze? Mocna ona jest nam, kurde! Dobra, ona nawet jest, powiem szczerze. No, no, nawet mocna jest, kurde. Mocna jest, kurde. A, ty, kurde. Jest! 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 Fajnie! O kurde! Powiem szczerze, że... Nie wiem czy dan... Zabiłem ją czy nie? Ale dałem radę, jest! Ale chyba nie do końca. Tak mi się wydaje, ale... Kurde, chciałem teraz iść. Ej no! Ej, co jest? Gdzie mi iść? Ej, no. What? Ej, co jest? No co jest, kurde, gdzie mam iść? Ej, no, what the fuck? Tam muszę iść jakoś. Ale Boże, serio? Ej no, co jest? No wiem, światło, ale kurde, jak chcę tam skoczyć? Ej no. Czekajcie, może to jakieś jest rozwiązanie? Ale chyba nie ma. Kurde, jak ja mam tam skoczyć? Mam. Dobra, mam. A, tu muszę iść. Dobre. Aha, tutaj muszę ją.
O, ty mam. O ty kurde! Ej, no ale ja chciałem zigni, kurde! O ty! Wow, wow, ale mnie poturbowała! Oh my god! Daj kurde! O, oh, fuck! Powiem szczerze, że ona jest mocna, ta Saskia. Ajajajajaj. What the fuck? No nie! Aj, fuck! Powiem, że mocna jest. A ty kurde. Nie, tylko nie to, nie. A ty kurde. Ajajajajaj. Więcej was matka nie miała. Nie, tylko nie to, nie. Jest, udało się, pięknie. Wow, wow, wow. Nie. Aj, nie udało mi się. Gdzie ona jest? Wow. Wow, wow. Jak ja się przestraszyłem jej. Oh my god, no nie. Aj, dobra. Kurde, blisko było zabicia jej. Ajajaj. Powiem, że szczerze, że jest mocna, bardzo mocna. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.